Dobry wieczór Państwu. Witam w kolejnym programie z cyklu 997. Pierwszy raz ekipa naszego programu była w województwie gorzowskim. Jest 16 marca 1989 roku. Trasa Dębno-Gorzów. Około godziny 9 do miejscowości Cychry zbliża się autobus PKS-u w relacji Chojna-Gorzów. Autobusem jedzie mężczyzna, którego poszukujemy. Proszę pana, proszę w środku wsi tutaj. Dobrze, tam dalej panu się zatrzymam, bliżej przystanku. Tak, 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 tutaj zaraz. Przy tej bramie, tak? Przypominamy. Jest 16 marca 1989 roku, około godziny 9:05. Poszukiwany przez nas mężczyzna wysiada przy sklepie spożywczym w Cychrach. Przez ponad 2 godziny włóczy się po wiosce. Widziany jest przez kilkanaście osób. My prezentujemy ważniejsze zdarzenia związane z pobytem mężczyzny w Cychrach. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pani, ja chciałem się dowiedzieć, czy u was tutaj we wsi gdzieś mieszka pani Wasilewska. Ja jestem z opieki społecznej z Poznania i chciałem z nią porozmawiać. Wie pan co, ponad tyle lat mówię, w Cychrach mieszkam, a takiego nazwiska jeszcze nie słyszałam. Pani Wilmanowa, słyszała pani takie nazwisko o imieniu Wasilewska? No nie. Wasilewska. Nie słyszałam, może gdzie na blokach albo dalej we wsi. Tam się dalej pan dowie coś. Ja idę do sklepu, to idziemy razem. Aha, no to idziemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę. Teraz pójdziecie na drugie boisko. Proszę, Agatka, 5 przysiadów. Dzień dobry. Co najmniej. Dzień dobry, przepraszam. Skłonów parę w prawo, prawe. Przepraszam, proszę pani, czy tutaj u was pracuje nauczyciel o nazwisku Stępnik? On uczy WF-u podobno. Nie, o takim nazwisku u nas WF-ista żaden nie pracuje. Ja się miałem z nim tu spotkać dzisiaj. Nie, proszę pana, u nas jest nauczyciel, ale zupełnie o innym nazwisku. Przepraszam, do widzenia. Proszę, do widzenia. No, dzieci, idziemy, szybciutko. Proszę pani, czy tutaj mieszka gdzieś u was we wsi pani Wasilewska? Ona taka stara, podobno o lasce chodzi. Ja jestem z opieki społecznej i właśnie chciałem z nią porozmawiać. Wasilewska tutaj chyba nie ma, ale stara... O lasce. Chyba, że stara Wilmanowa. Ona do sklepu często chodzi. O właśnie, może... Ona, wie pan, tam mieszka. To w prawo tak, gdzieś, tak? Tak, tak. Tutaj zaraz za kościół, tutaj zaraz minie kościół pan i tam dalej jest taka dróżka w tamtej stronie. Dobra, dziękuję. Proszę. Dziękuję. Około godziny 11:30 16 marca tego roku poszukiwany pojawia się przed domem Heleny Wilman, staruszki, o której przed chwilą dowiedział się w rozmowie z mieszkanką Cychr. Wilmanowa mieszka samotnie w starym domu. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy to pani Wilmanowa? Tak. Bo wie pani, ja tutaj jestem z opieki społecznej. Można wejść? Proszę. Ja do pani właśnie. Dziękuję. Do środka. Dziękuję. Proszę, może pana usiądzie. A dziękuję. 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 Teraz panu z opieki. Społeczny, tak? A no tak, wie pani, przysłano mnie tutaj, żebym się zorientował trochę, jak się tutaj pani żyje, czy ktoś pani pomaga, z czego pani żyje w ogóle? No ja mam rentę, proszę pana. 20, tak.
20. O, to malutko. 9 tysięcy. Starczy, proszę pana, co starej potrzeby. No tak, a rodziny pani nie ma jakiejś? Mam. Pomagają? Syn chory, bardzo chory. Tu w Cychrach. W Cychrach. Mieszka, tak, bardzo synowa. Zajmuje się gospodarstwem. Ja panu może tak pokażę. Dobrze, bardzo proszę. Pokażę. Bardzo proszę. Syna. Bardzo proszę. I odcinek renty. Zaraz pan poczeka trochę. Proszę pan popatrzeć. Niech pani pokaże. No tak, tutaj syn. Tu na statku, niech pan po. Tu. A tu on maleńki w komunie jeszcze, proszę. A tu to oni do ołtarza jak poszli. A to chyba pani ślubne. Nie, to też. To syn, to już na autobusem, to stoją jeszcze, a tutaj też synowa. A to? Też. A to on z kolegami. A masz! Puszczę! Nie masz! Bandyta dusi staruszkę, a następnie nożami zadaje jej 7 ciosów. Spod poduszki kradnie zawiniątko z pieniędzy. Około godziny 12:10 opuszcza dom Heleny Wilman. Przypominamy, jest 16 marca 1989 roku. Kilka minut później bandyta widziany jest przez jedną z nauczycielek przed szkołą w Cychrach. Mniej więcej w tym samym czasie do domu Wilmanowej przychodzi sąsiadka. Czasami pomaga staruszce. Właśnie miała oddać jej wyprane firanki. Około godziny 12:20 mężczyzna widziany jest na dworcu w Cychrach. Kiedy Wilmanową zabiera pogotowie do szpitala, staruszka żyje. O godzinie 12:53 bandyta odjeżdża z Cycher w kierunku Myśliborza.
tym czasie staruszka dociera do szpitala w Dębnie. Poszukiwany przez nas człowiek wykupuje u konduktora pociągu bilet do Myśliborza. Dojechał najprawdopodobniej do Myśliborza. Przypominamy, wydarzenia, które rekonstruujemy, miały miejsce 16 marca 1989 roku. To już koniec. Idź po lekarza. Przedstawiam Państwu kapitana Zenona Szniwiera z Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Gorzowie, który prowadzi tę sprawę. I panie kapitanie, materiał filmowy, jak widzieliśmy, kończy się na tym, że podejrzany o dokonanie tego zabójstwa wsiada w pociąg odjeżdżający do... Myśliborza. Co nowego w sprawie? Ustaliliśmy, że sprawca do godziny 19.05 przebywa w Myśliborzu, następnie wsiada w pociąg odjeżdżający o godzinie 19.05 relacji Myśliborz-Gorzów i jedzie tym pociągiem. Nie wiemy, gdzie wysiada. Czyli gubimy jego ślad w pociągu relacji Myśliborz-Gorzów odjeżdżający z Myśliborza o godzinie 19.05. Przypomnijmy, było to 16 marca. Tak? 16 marca tego roku. Czy nie uważa pan, że zachowanie się sprawcy było co najmniej dziwne? Łazi po wsi, rozmawia z wieloma mieszkańcami, zachowuje się nieco dziwne. Czym tłumaczycie to zachowanie? Zachowanie sprawcy tłumaczymy tym, że prawdopodobnie był on pod działaniem narkotyków. I w stanie odurzenia, dokonał tego przestępstwa. Proszę Państwa, chciałem jeszcze poinformować, że wyjątkowo trafnie udało się oddać wygląd sprawcy na prezentowanym portrecie pamięciowym, a ponadto udało się znakomicie dobrać aktora przypominającego wyglądem sprawcę. Ktokolwiek z Państwa mógłby pomóc nam w tej sprawie i zidentyfikować zabójcę, proszony jest o kontakt z Wojewódzkim Urzędem Spraw Wewnętrznych w Gorzowie, telefon 250-31 w Gorzowie, nasz numer telefonu 601-61-61 i w każdym mieście telefon 997. Dziękuję bardzo, a Państwa zapraszam do naszej stałej pozycji programowej, prezentacji osób o nieustalonej tożsamości. Ten mężczyzna posługuje się personaliami Czesław Karwański. Nie udało się niestety ustalić, kiedy i gdzie został znaleziony. Wiadomo jedynie, że przebywa w zakładach opieki społecznej od 8 sierpnia 1961 roku. Z tego okresu pochodzą też zdjęcia. Ma 165 cm wzrostu. Ewa Sikora, urodzona 24 grudnia 1919 roku, tak zapisano w kartotekach milicyjnych. Danych tej kobiety nie udało się potwierdzić. Podaje, że rodzice mieli na imię Michał i Barbara, a urodziła się we wsi Lipowice, powiat Jaworów koło Lwowa. Kobietę tę znaleziono w Kościowie w 1952 roku. Ma 144 cm wzrostu. Potoczek, taki pseudonim ma ten mężczyzna, znaleziony 6 lutego 1956 roku. Zdjęcie pochodzi z 1964 roku. Ma 155 cm wzrostu. 2 marca 1975 roku w Gliwicach wpadł pod pociąg ten mężczyzna. W 2 tygodnie później zmarł. Wzrost 170 cm, wiek około 40 lat, włosy szpakowate. Zwłoki tej kobiety znaleziono w Gliwicach 24 grudnia 1987 roku. Wzrost 158 cm, wiek 65 do 70 lat, włosy długie, siwe. Ubrana była w płaszcz zimowy szaro-brązowy w prążki, czarne gumiaki na białych spodach. 28 marca 1984 roku z rzeki Przemszy w Mysłowicach wyciągnięto zwłoki tego mężczyzny. Wzrost 190 cm. 14 kwietnia tego roku w lesie w pobliżu wsi Podświardówka w gminie Brzeziny, województwo skierniewickie, znaleziono zwłoki tego mężczyzny. Według opinii lekarzy zgon nastąpił około 7 kwietnia tego roku. Stwierdzono, że denat wcześniej otrzymał kilkanaście ciosów w głowę. Wiek około 55 lat, wzrost 187 cm, blisko 100 kg wagi. Ubrany był w szary garnitur i białą koszulę w czarne kropki. Może ktoś z Państwa rozpoznaje którąś z tych osób. Telefon w Warszawie 601-61-61, 997 w całym kraju.
Nasz adres: Telewizja Łódź, program 997. A teraz zapraszam Państwa do obejrzenia materiału, który kilka dni temu realizowaliśmy w Warszawie. Krzysztofowi Kamilowi Baranowskiemu, 20-letniemu mieszkańcowi Warszawy, życie rodzinne od dawna nie układało się najlepiej. Takie sceny w domu nie należały do rzadkości. Ej, długo będziesz tutaj stał jeszcze? Może byś mi pomógł, do cholery jasnej. Zrób coś, może z dzieckiem iść na spacer. Słyszysz, co mówię do ciebie? O co chodzi? No rusz się, śmiecie wynieś, zakupy zrób. Co myślisz, że ja będę wszystko robiła tutaj? A to wszystko to co? Co? Mało ci? Mało ci? Dzieciaka? Meble? Mieszkanie? O co chodzi? Co? W ogóle nic nie rozumiem. Wytrzymać z tobą nie można, dobrze? Przestań już ględzić. Znikasz na całe noce? Co ty sobie w ogóle wyobrażasz? Znikam? Tak długo ja znikam. Już być nie mogę. Rzędź więcej, to będę do rzadkości nie należały również jego kilkudniowe zniknięcia z domu. Jednak epilogiem tej awantury był rozwód. Krzysztof Baranowski porzucił także pracę w FSO. Postanawia żyć inaczej. Na prywatkach i dyskotekach poznaje kilka dziewcząt, m.in. Irenę, ale do tej znajomości powrócimy w dalszej części naszej rekonstrukcji. Na tej prywatce poznaje Barbarę, córkę bogatego rolnika. No, bądź spokojna, naprawdę, oddam. Ale ja nie wierzysz mi? Ale ja ciebie znam kilka godzin. Dałem ci adres, nazwisko. Jak możesz mi nie ufać? Naprawdę, nie ma sprawy. Ale... Za tydzień oddaję. Ale przecież to jest jedna impreza. Ja ciebie nie znam. Proszę, żeby mi bardzo potrzebne. Nie wierzysz? Ile? Akurat mam tylko pieniądze. Kamil pożycza od przygodnie poznanej dziewczyny $400. Mija kilka dni. Krzysztof Kamil Baranowski przyprowadza do swojego byłego mieszkania poznaną wcześniej Irenę. Telefonicznie załatwia wynajęcie magnetowidu. Po co ty dzwonisz? Do siebie dzwonisz? O której ma ten facet przyjść? O drugiej. Aha. Dzięki. Fajnie tutaj mieszkasz. Podoba mi się. No wiesz. O, chyba facet. Mhm. Proszę bardzo. Tam wolne krzesło. Proszę usiąść. Tu jest sprzęt, proszę zobaczyć. Aha, świetnie. No, niezły. Jest kabel kompletny. Aha, kompletny, tak? A, świetnie. Poproszę na dowód. Aha, już. I pan jest żyrantką, tak? Tak. Poproszę i panu dowód, proszę. O, proszę bardzo. Czekam. Irena podżyrowała Krzysztofowi Baranowskiemu magnetowid wartości blisko 1,5 miliona złotych. Nazajutrz zjawia się po odbiór magnetowidu przedstawiciel wypożyczalni. Dzień dobry. Dzień dobry, słucham. Jestem z wypożyczalni, przyjąłem po odbiór sprzętu. Wypożyczam panu Baranowskiemu. Pan Baranowski od paru tygodni tu nie mieszka. Jak to jest możliwe? Ja mu wczoraj do tego mieszkania przywiozłem sprzęt. Ja nic, proszę pana, nie wiem w tej sprawie, naprawdę. Ale... Mąż nie mieszka tu już od paru tygodni. No to gdzie magnetowid jednak nie wrócił już do właściciela, gdyż Krzysztof Baranowski sprzedał go w sklepie kupna sprzedaży. A Irena do tej pory poszukuje wspólnika od wypożyczenia magnetowidu. Ja przecież wczoraj przywiozłem sprzęt, muszę przecież odzyskać go. No. Nic na ten temat nie wiem, no naprawdę. No niech pani coś mi powie, jak się adres, gdzie ja się mogę udać, gdzie ja go mogę znaleźć. No. Nic nie wiem. Do widzenia panu.
Kilka dni później Krzysztof Baranowski spotyka się ze znaną nam już Barbarą. Podstępem zdobywa numer jej konta dolarowego w banku. Pojawia się w nim ze stosownym upoważnieniem. Dzień dobry. Ja mam upoważnienie do pobrania kwoty w dolarach. Ta osoba, od której to upoważnienie pochodzi, jest chora. Tam wszystko jest. Numer konta, numer dowodu mojego, proszę bardzo. Niech pani sprawdzi. Urzędniczka w banku nie dopatrzyła się fałszerstwa i wypłaca Krzysztofowi Baranowskiemu $200. Kolejne zdarzenie ma również miejsce w Warszawie. Cześć, stary! Cześć, co słychać? Ale leci po maluśku, co porabiasz? Leci? A ja wiesz, byłem w RFN-ie. No, pracowałem trochę, też przy takich, o, przy takich tych robiłem. Przy Datsunach? Tak, a w ogóle to świetny ten. Skąd masz? Też sprowadziłem sobie. Ty, nie, znakomity, no. Można wsiąść na chwilę? Ale wiesz, nie. Zawsze ważyłem, no. Nie, wsiądę, tylko zobaczę, to jest. No nie ma, jak ten. No. Spotkany po latach kolega straci swój samochód na kilka tygodni. Przepraszam bardzo. Słucham. Czy... Zechciałaby pani jeszcze napić się ze mną lampkę koniaku? No wie pan, już właściwie jest trochę późno. No, Krzysztof Baranowski poznaje kolejną dziewczynę. No, tym razem studentkę Jolę, mieszkankę jednego z warszawskich akademików. W akademiku pojawia się kilkakrotnie. Tu powtarza znany nam już numer z magnetowidem, zamawiając sprzęt w innej warszawskiej wypożyczalni. Słucham, panie. Z panem jesteśmy z wypożyczalnią magnetowidem. A nie, 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 to do mnie, to ja zamówiłem. Proszę bardzo. Panowie wejdą, proszę. Dowód poproszę. A już. Proszę. Tak, ale pan nie jest tutaj zameldowany. Pani jest zameldowana tutaj? Tak, owszem. To od pani musimy wziąć dowód. Dowód? No, jaki dowód? A po co do spisania umowy. Będzie pani po prostu musiała wypożyczyć numer do dowodu. To konieczne jest? Tak. Numer dowodu. Inaczej do nie możemy wypożyczyć. No. Chwileczkę. Tym razem Krzysztof Baranowski jest tylko żerantem. Proszę. Czyli wszystko się zgadza. Na panią będzie sprzęt wypożyczony. Pan będzie poręczycielem. Kilkanaście minut później Krzysztof Baranowski zaprasza Jolę do swojego mieszkania na projekcję wideo. Magnetowid zabierają samochodem skradzionym nieco wcześniej. Słuchaj, to jest taki sklep. Zatrzymałby się dobrze. Ja bym coś kupiła, może do picia, prawda? Co chodzi, idziemy, wysiadasz, prawda? Nie, ja poczekam. Tylko szybko załatw. No dobra. To czekam na ciebie. No dobra, no. To czekaj. Jola już nigdy nie ujrzała Krzysztofa Baranowskiego. Nie widziała też magnetowidu, za który ma zapłacić blisko 1,5 miliona złotych.
Krzysztof Baranowski sprzedaje magnetowid gdzieś w Polsce, ponieważ przez kolejne dwa tygodnie wojażował po kraju skradzionym koledze samochodem. Do końca nie udało się ustalić, gdzie był i co robił Krzysztof Baranowski. Wiemy, że odwiedził Katowice, inne miasta Śląska oraz miejscowości wypoczynkowe w górach, m.in. Wisłę. Powróćmy jednak do Warszawy. Miało to miejsce kilkanaście dni temu. Słucham pana. Ja jestem Krzysztof Baranowski. Tak? Jestem poszukiwany. Zgłaszam się dobrowolnie. Wziąłem nawet ręcznik i mydło. No dobrze. Wiem, że będę miał kłopoty. Aha. Dobrze. Proszę, pan go wprowadzi, dobrze? Wolnie, nie ucieknę. Przecież po świecie. Pan prowadzi te sprawy i chyba pan podziela mój pogląd, że co najmniej dziwne zachowanie się jest tego sprawcy, prawda? Tak, czuję się dość nietypowy. W zasadzie można przyjąć, że pierwszy raz się spotkaliśmy z przestępcą, który posługuje się własnym dowodem, własnym dowodem osobistym, tak, podając przy tym pełne dane osobowe, łącznie z adresem zamieszkania. Pod którym go oczywiście nie ma i który sam się zgłasza później do komendy. Tak. Panie poruczniku, po co my pokazujemy ten program? No cóż, sprawa jest prosta. Od momentu popełnienia przestępstwa do chwili zgłoszenia upłynął cały miesiąc. No i niestety nie wiemy dokładnie, co robił w tym okresie Krzysztof Baranowski. Sądzić należy z tego, co on mówi, że przebywał na terenie Śląska, między innymi Katowice, Chorzów, jak również bawił przez dwa tygodnie w górach. Prawdopodobnie było to w Wiśle, no, uprawiał sporty zimowe. Zresztą posługując się sprzętem wypożyczonym z wypożyczalni sprzętu sportowego, który zresztą już gdy zakończył zabawę, sprzedał również. Czyli nie wiemy, co jeszcze wypożyczył i w jakim krańcu kraju, tak? Tak jest. Ale nim zakończymy tę sprawę, może obejrzyjmy jeszcze króciutki materiał, może zapytamy go to sami. Na drogę przestępstwa wstąpiłem w jakiś sposób nieświadomie, to znaczy później było to świadome. Te czyny, które popełniałem, były świadome. Natomiast geneza była taka, że pierwszy magnetowid, który wziąłem, jak mówiłem wcześniej, tak jak żeśmy rozmawiali, wziąłem w celu oszukania w jakiś sposób, doprowadzenia do tego, żeby osoba, która sobie rościła jakieś pretensje finansowe w stosunku do mnie, żeby sobie pomyślała, że powiedzmy ja dysponuję jakimś sprzętem czy takimi materialnymi środkami, które nie w tej chwili, ale w przyszłości będę w stanie pokryć te długi, że tak się wyrażę. Tak, rozumiem. A dlaczego, jakbym zechciał powiedzieć temu swojemu dobremu koledze, zabrał pan ten samochód? Można było jakikolwiek inny z ulicy, a pan akurat jemu. Dlaczego to się stało? Ja nie zabrałem tego samochodu, tylko jak mówiłem wcześniej, ja w jakiś sposób na pewno on sobie nie zdawał sprawy, że ta pożyczka będzie trwała aż tak długo. Natomiast wziąłem go po to, żeby pojeździć tym samochodem, to znaczy sprawdzić, był to zachodni wóz, sprawdzić jak się zachowuje na trasie. Też na zakończenie chciałbym, żeby pan powiedział motywy, jakie kierowały pan, gdy pan taką pewną noc postanowił zgłosić się na milicję. To znaczy, doszedłem do takiego wniosku, że dalsze moje postępowanie, znaczy na drodze przestępczej, nie ma żadnego, powiedzmy, polotu, że tak się wyrażę, bo ja jestem, zdawałem sobie sprawę, w jaki sposób, że jestem poszukiwany, bo ten cały sprzęt, który wziąłem, ja nie kryłem się z tym, że to ja go biorę osobiście i były